W wieku już 10 lat miałem pierwsze gołębie, budowałem pierwsze gołębniki. Bardzo mnie to wciągały. Zawsze miałem gołębie pocztowe, nigdy innych. Ojciec likwidował mi gołębie, później za 2 dni czy za 3 już miałem następne gołębie i tak dalej. Później miałem przerwę w hodowli gołębi i gdzieś w 81-82 roku zacząłem gołębie sprowadzać od hodowców ze Śląska. Między innymi od Eugeniusza Tokarka, od Alojza Cieśloka, od Kirsznioka, Wernera Justa. I te gołębie zaczęły lecieć na nasze warunki. Były to dosyć dobre gołębie. W 95 roku zdobyłem pierwszy puchar w oddziale Kłobuck i od tej pory zaczęły się wyniki. Zaczęło mnie to jeszcze więcej wciągać. Zacząłem inwestować w coraz to lepsze gołębie. Trafiłem do Andreasa Drapy. Kupiłem u niego dobre gołębie z najlepszej linii 531. Posiadałem też gołębie niewiadomego pochodzenia, ale to była tylko strata czasu. Wypuszczałem, hodowałem po 200 młodych. Z odległości 20 km zostawało 20-30, wracało do domu. Gołębie z Niemiec, Holandii, z Belgii sprawdziły się na mojej hodowli w 100%. Trafiłem do Andreasa Drapy, później w 2002 roku zrobił aukcję gołębi w Katowicach. Kupiłem tam 8 tych gołębi. Wyhodowałem super potomstwo. Te gołębie były coraz lepsze i są do dnia dzisiejszego. W tym roku wzmocniłem się, kupiłem jeszcze 8 gołębi. To jest 100% gołąb od Andreasa Drapy, oczywiście u mnie wyhodowany z 2 drapów, z gołębia ET jedna strona, a z drugiej strony z gołębi Delat. Bardzo dobra samiczka w rozpłodzie, daje bardzo dobre potomstwo. Jest to samiczka ze starej mojej linii gołębi, z gołębi wywodzących się od Eugeniusza Tokarka z Tarnowskich Gór i świętej pamięci Józefa Bukala. Ojciec tej samiczki był 8 w kategorii D na ogólnopolskiej wystawie w Katowicach. Jest to bardzo dobra samica w rozpłodzie. Była też dobrym lotnikiem, wycofałem ją, bo daje super potomstwo. Jest to gołąb 100% od Andreasa Drapy. Gołąb z 2003 roku. Jest samiczka w rozpłodzie, bardzo dobre potomstwo wydaje. Wywodzi się z gołębi Delat. Jest to samica od Hansa Hirna. Jest w rozpłodzie u mnie. Jest skrzyżowana z samczykiem 26900. Jest matką najlepszego lotnika w Polsce w kategorii B w konkursie redakcji. Jest to samica od Andreasa Drapy. 100% drapa. Wywodzi się z gołębi Karla Szelensa i Delat. Z linii jest wnuczką słynnego 531. U mnie bardzo dobrze spisywała się jako młoda i jako roczna. Wycofałem ją do rozpłodu, ponieważ daje super potomstwo. Jest to gołąb z mojej starej linii gołębi wywodzący się od gołębi Eugeniusza Tokarka i świętej pamięci Józefa Bukala. Jest to gołąb zimbredowany, daje super potomstwo w rozpłodzie, gołębie twarde, szybkie. Jego synowie mają po 12 konkursów. Jest to gołąb od Hansa Hirna. Wywodzi się 100% z gołębi Karla Szelensa, tak ze strony ojca, jak i strony matki. U mnie w rozpłodzie daje bardzo dobre potomstwo, bardzo szybkie i mocne gołębie.
To jest u mnie gołąb rozpłodowy. Zakupiłem w tym roku 16 gołębi długodystansowych od Dervenduen. To jest Belgowie, hodowca belgijski, kilkakrotny mistrz Belgii na długim dystansie. Nic nie mogę powiedzieć bliżej na temat tych gołębi. W tym roku wyhodowałem dopiero młode, pierwsze gołębie. Jest to samica od Herbotsa, jest 100% Jansen. Zagwarantował mi Herbots osobiście, że jest to super gołąb rozpłodowy, że na pewno będzie dobre potomstwo. Co będzie? Zobaczymy za rok. To jest też samica długodystansowa od Dervenduen. Co będzie, jakie potomstwo? Zobaczymy za rok. I to jest też samczyk od Dervenduen, długodystansowy gołąb. To jest taki od 800 do 1100 km. Są to gołębie od Andreasa Drapy. Zakupiłem je na aukcji, kupiłem w tym roku 8 gołębi z najlepszych jego lotników. Wszystko córki i synowie olimpijczyków, które wygrywały w Ostendzie w 2007 roku. To jest też gołąb od Andreasa Drapy. Bardzo żywotne gołębie. Ja mam już doświadczenie z tymi gołębiami, wiem, że to są gołębie super. Kolejny gołąb od Drapy. I też kolejny gołąb od Drapy. I też przedstawiciel Drapy. I też Drapa, samiczka młoda. Syn pierwszego olimpijczyka w kategorii B. Gołębie, jakie mieliśmy okazję oglądać, są fantastyczne. Nie dość, że wywodzą się z najlepszych europejskich gołębników, to jeszcze w ręce prezentują się wyśmienicie. Przechodzimy teraz do środka gołębników, by dowiedzieć się coś bliżej o ich budowie i o sposobie prowadzenia gołębi w czasie sezonu lotowego. Jest to gołębnik dla samic od wdowieństwa klasycznego. Tutaj przebywają cały sezon. Jeżeli się parują między sobą, to są zamykane tutaj. Jeżeli są spokojne, to siedzą luźno. Karmione są raz dziennie skąpą mieszanką z przewagą jęczmienia. W tygodniu, jak samce idą na lot, raz w tygodniu są samice wypuszczane, kąpane i zamykane z powrotem. Już czekają później w celach na samców. Znajdujemy się w gołębniku wdowców. Lotowane są z tego gołębnika metodą klasycznego wdowieństwa. Gołębie paruje od 1 marca. Wychowuje jeden ląg młody. Wdowcy wychowują po jednym młodym. Od pierwszego lotu część gołębi już idzie z metody wdowieństwa. Tutaj w tych celach są takie cele. Samica czeka na samca. Zawsze jeden partner jest w domu. Samica czeka. Samiec wraca z lotu, zostaje tutaj samicę. Chwilę jest sam, napije się, zje coś z karmika. Jest spuszczany do samicy. Są takie cele przesuwne. Jeżeli na przykład samczyk zawiesi się, czy jest wycofywany, cela automatycznie jest zamykana. Tak, żeby nie było tutaj żadnego dostępu do tych gołąbków. Gołębie oblatywane są dwa razy dziennie. Rano od 5 do 6 rano i wieczorem od 17 do 18. Po godzinie czasu. Nie pomagam im żadnymi flagami, nic, trenują ile chcą. Zazwyczaj pod koniec tygodnia już godzinę trenują same, bez żadnej pomocy. Samiczki siedzą osobno, cały czas zamknięte. Pokazuję je przed lotem i nie przed każdym lotem. Jeżeli są samce dosyć nerwowe, są w mocnej formie, nie pokazuję w ogóle samic przed lotem, tylko czeka samiczka
na niego, na samczyka po locie w przedziale.